Wsparcia naszej produkcji możesz dokonać, wchodząc na malarafilm.pl. Panie kapral, coś się pan tak pomalował? Nie do poznania. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mam ojczyzną. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? A w co wierzysz? A tu mamy gościnne i pokój dzienny jest tu. A gdzie jest sypialnia? Stoimy w niej. Jeszcze jeden podpis szefa. Jesteśmy na swoim. Już nie mogę się doczekać. Thank you.
Cześć. Dawid, góra cię woła. Nie mogę panu podpisać tych dokumentów. Nie rozumiem. Odgórna decyzja. To jest jakiś żart? W obecnej sytuacji firma musi ciąć koszty. Ale my mieliśmy wziąć kredyt, wybudować dom. Panie Jakubowski. Ja pana rozumiem, ale... Ale mam już pozwolenie na budowę. Takie mam zalecenia. To jest korpo, a z pana doświadczeniem znajdzie pan pracę wszędzie. Ciężki dzień. W obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego wahania na giełdzie spowodowały to, czego mogą najbardziej obawiać się osoby, które zainwestowały swoje oszczędności w wirtualne pieniądze, tak zwane bitcoiny. Nagły krach na światowych giełdach spowodował bardzo szybki spadek kursu tej wirtualnej waluty. Jakie mogą być dalsze konsekwencje lockdownu światowych gospodarek? Kto weźmie odpowiedzialność za to wszystko? Dawid? To tylko talerz. Ludzie tracą właśnie swoje majątki, a rządzący krajami rozkładają ręce. Muszę wyjechać. Delegacja. Tak nagle? Dzisiaj wszystko dzieje się nagle. Dawno mnie tu nie było. Zaniedbanie. Zwolnili mnie. Straciliśmy wszystkie nasze oszczędności. Marność nad marnościami. Wszystko marność. Wrócę niedługo. Thank you.
biorę. Dzień dobry, paczuszka dla pana. Dziękuję. Dzięki. Byłem wściekły. Chciałem ich wszystkich... Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców. Ignacy? Dziś wrócisz wcześniej. Ale ja jeszcze nie skończyłem. Dokończysz w domu.
Dzisiaj wrócisz z panem Dariuszem. Witam panów. Dobry. Dzień dobry. Czy wszystko w porządku? Tak. Dzień dobry, przyszedłem po Ignacego. My tu nie mieszkamy. Muszę załatwić jedną sprawę. Pan jest nowy? Tak. Nowy.
zemstę. A my przecież mamy błogosławić, zło dobrem zwyciężać. Co się z tobą stało? Wpadłem w jakiś amok. Odszedłeś od źródła. Jeśli pan nie wybuduje domu, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Szczęść Boże. Daj Boże. Poznaję pana. Cała przyjemność po mojej stronie. Co będzie z naszym krajem, panie pośle? Może pan mi powie. Jak tak dalej pójdzie, to będzie po nas. Trzeba się lepiej starać. A jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Dzięki. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Słucham. Kopelat, żołnierzu? Jak forma? Skąd masz mój numer? Informatorów u nas na pęczki. Czego chcesz? Ktoś uprowadził dziecko binokla. Dostałem zlecenie, żeby go znaleźć. Nie ma szans. Koledze po fachu się nie odmawia. Już nie wchodzę w te tematy, to przeszłość. Przeszłość? Mam tu zanotowane, że wisisz mi pół bańki. Co ty pierdolisz? 15 kilo białka. Pamiętasz? Pyknęło 20 lat. Odsetki narosły. Gąś się kurwa towar poszy z dymem w Magdalence. Bo ktoś puścił farbę, Bogdanie. I oboje wiemy kto. Państwo marnuje potencjał takich jak wy. Dlatego ktoś musi o was zadbać. Znajdź małego. Złych panów poślij do swojego Boga i będziemy kwita. Jak widać, opatrzność troszczy się o ciebie. A, bym zapomniał. Pozdrów rodzinę. Twoja córeczka wyrosła na piękną kobietę. Kanalia. Dziecko jest bezpieczne. Proszę nie robić głupstw. Żądam
500 tysięcy w gotówce. Proszę potwierdzić, wysyłając wiadomość SMS z załączonej karty SIM. Wkrótce kolejne instrukcje. Jestem. Spokojnie. Ja chcę do domu. Jeśli będziesz współpracował, nic złego się nie stanie. Ja teraz muszę zanieść list do twoich rodziców. Tam jest napisane, kiedy i gdzie mają przyjechać po ciebie. Rozumiesz? Musimy grać w jednej drużynie. Twoje zadanie na dziś. Musisz być bardzo cicho. Pilnuj naszej bazy. Teraz muszę ci to założyć. Inaczej nie będę miał z tobą łączności. Będę niedługo. Zanim jeszcze całe to szaleństwo zostało rozkręcone, zanim zaczęliśmy pogrążać się w tej nierzeczywistości, wpychani w nią przez własny rząd, już wówczas Polska przodowała w tych tragicznych statystykach. I to nie tylko w jednej, ale we wszystkich grupach wiekowych. Przyłączam się do tego wezwania. Otworzyć przestrzeń służącą podnoszeniu kondycji, obiekty sportowe, tereny rekreacyjne, dzieci do szkół, lekarze, tak jest, do leczenia, ale nie przez zamknięte drzwi, nie przez telefon, a ci, którzy w taki sposób wpłynęli w tak rekordowo krótkim tempie, Boże, na tak katastrofalny nie chcę. Spadek zabierz to ode psychofizycznej Polaków. Kościoły, szkoły, wszystko zamknęli. Pan sprawiedliwy sędzia zetrze na proch ciemiężyciela.
Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym twa ziemia? Mam ojczyzną. Jak zdobyta?
krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? A w co wierzysz? Wierzę. A w co wierzysz? Wierzę. Pomóż mi. Zarzucili przynętę. Na otwarcie chcą pół bańki. Cześć, kochanie. Tak, dużo pracy. Znalazłam piękne płytki do naszej łazienki. Są rewelacyjne. Wyślę ci link. Dziś spróbuję jeszcze poszukać paneli dla chłopaków. Co u nich? Dają radę. Już wiesz, kiedy wracasz? Jeszcze nie. Kochanie? Muszę kończyć, oddzwonię. Już dobrze. To wszystko. Dzięki, tata. Widzisz, zjedlibyśmy w normalnych warunkach, ale wszystko pozamykali. Ojciec mojego kolegi miał pensjonat w górach. Kiedy wszystko pozamykali, nie miał z czego spłacać kredytu. Dostał zawału i wpisali mu COVID. A co u matki? Po staremu. Praca, dom. Zdrowa? Tak.
niedługo wasza rocznica. Ty dalej pijesz? Nie. Dajesz radę? Do kościoła chodzę. No nie żartuj. Ty do kościoła? Od kiedy? Od roku. Rzeczywiście świat zwariował. Ty to jesteś jak ten Paweł starszy, co wszystkich chciał pozabijać, a potem spadł z konia. Pan Bóg widocznie ma inne plany. Pan Bóg? A kto to jest? Widziałeś go? Spotkałeś? Miałeś objawienie? Lecącej kuli też nie widzisz, a potrafi zrobić dziurę w sercu. To niesamowite. Kiedy byliście razem, mieliście gdzieś ten cały kościół, a teraz oboje nawiedzeni. Ty może teraz księdzem zostaniesz? Maria, a jak idą studia? Do dupy, tata. Co to za studia? Cały czas przed ekranem. Mama tęskni za tobą. Ja też. Lecę już. Tata, ogól się. Dzięki za randkę. Widzę, małżeństwo ci służy. Daruj sobie. Pojemny kufer. 2, 3, 4 trupy tu wejdą. Ostatnio jest popyt. No to za współpracę. Podano do stołu. To już nie moje tematy. Twardy orzech jesteś. Ale z taryfy nie wyżyjesz. Nie opłacisz córce studiów. Załatw szybko sprawę, a pomyślimy o dobrze płatnej pracy. A to list od przyszłego denata. Dawid Jakubowski, lat 35, informatyk, miejsce pracy, zamieszkały, służba wojskowa, brak. Amator.
cel namierzony. Będę potrzebować papier na wymianę. Godziny dla seniorów. Ja tylko chleb chciałem kupić. Musi pan opuścić sklep. Człowieku. Przepraszam, przepraszam. Co za ludzie. Przepraszam. Do pana? Tak. Dziękuję. Czy Dariusz to pana prawdziwe imię? Nie. Jest pan tajnym agentem? Tak, bardzo tajnym. Był pan kiedyś w wojsku? Żeby być tajnym agentem, to trzeba. Mój tata był komandosem. Walczył o pokój na świecie. Jeździł na misje. Twój ojciec? Podczas jednego patrolu został ciężko postrzelony. Tata zginął na miejscu. To minister nie jest twoim ojcem? To jest drugi mąż mojej mamy. Nie przepadam za nim.
O co gramy? Jak wygram, to powie mi pan swoje prawdziwe imię. Szach. Dawid? Był u nas jakiś pan. Pytał o ciebie. Co chciał? Proponował współpracę. Tak, to pewnie jakaś konkurencja. Wszystko w porządku? Teraz Chińczycy polują na programistów. Zostawił kontakt? Tak, zaraz wyślę. Odezwę się jutro. Uściskaj dzieci. Kocham cię. Ja ciebie też. Oszukałeś żonę. Nic nie mówiłem. Nie chciałem jej martwić. Witam. Tak, potrzebujemy specjalistów. Znajomy polecił pana. Gwarantuję bardzo dobre warunki. Lepsze niż konkurencja. Będzie pan zadowolony. Kiedy możemy się spotkać? Jutro 15. Prosimy o przesłanie na ten numer adresu. Wyślemy po pana kierowcę. Dziękuję. Do widzenia. Ma pan na imię Dawid. On walczył z Goliatem. Goliat jest bardzo duży i silny. Chce pan go pokonać? Tak, chcę. Wszedłem w bagno. Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Nierząd, kradzieże, pycha, głupota, wiem. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Chcę to z siebie wyrzucić. Przywieź dzieciaka w jednym kawałku. To prośba jego matki. A ja poproszę głowę tego pana na dużym talerzu. To twoje półbańki. Po wszystkim wraca do mnie. We mnie samym wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walczą ze sobą nieustannie. Wygrywa ten, którego karmię.
Pan do spowiedzi? Muszę jeszcze coś załatwić. Rozumiem, ale pan wróci? Tak. Zanim pana wniosą. Na czatach. Misiek, chodź. Halo. Spadam. Halo, stój. Stój. Maria? Tata, to jest Misiek, Michał, to jest Misiek tata. Jestem. Ma pan wspaniałą córkę. Niszczenie kultu religijnego to wykroczenie kodeksu karnego. Do rana ma to zniknąć. Czy wyraziłem się jasno? Tak. Co twój stary taki drętwy? Wojskowi tak mają. Dzień dobry. Witam. To pan. Słucham? Żołnierzyk. A, tak. Synek zadowolony? Ile ma lat? 8. Tak. W tym roku skończy 8 lat. Gdzie pan jedzie? Zawsze chciałem mieć syna. Proszę się zatrzymać. Zasadzić drzewo. Wybudować dom. Kiedyś też musiałem wybrać. Proszę otworzyć drzwi. Rodzina czy wojsko? Otwórz to!
Ciężko tak na dwa fronty. Siadamy. Bagażnik. Zabierz łopatę. Zamknij drzwi. Idziemy. Idziesz. Prawo kręć. Jak chłopiec? Jest zdrowy. Wszystko jest dobrze. Świetnie. Praca domowa na jutro. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć żonę i dzieci, radzę ją odrobić. Jutro 20. Widzimy się na parkingu przed blokiem. Przejmuję chłopca. Odwalisz numer. Kopiesz sobie grób. Tata? Jestem w ciąży. Michał nie chce dziecka. Mówi, żebym usunęła. Córuś, wszystko będzie dobrze. Misiek zostaje, reszta w wyjazd. Właśnie rozpieprzył mi pan urodziny. To ty chcesz rozpieprzyć urodziny swojego dziecka. Teraz to jest tylko zlepek komórek. Myśl sobie, co chcesz. Nie pozwolę, żeby mu się coś stało. Ledwo wyrabiam na swoje utrzymanie. Chcę skończyć studia. Moi starzy też ledwo ciągną firmę. Nie stać mnie na dzieciaka. Olej. Załatwię kasę. Weźmiecie ślub i zrobicie wesele. Maria urodzi dziecko, przepisz na nie mieszkanie i skończycie studia. Teraz to raczej lipa z wesela.
Wszystko zamknęli. Kupisz Marii bukiet kwiatów. Nie lubi róż. I czekoladki. Tylko bez alkoholu. I pierścionek. Zaręczynowy. Dzięki za troskę, ale... Odpracujesz. Wszystkiego najlepszego. Miało nie być psów. Psy dostały kości. Nie wiem, o czym mówisz. Jest aneks do umowy. Chcą milion, albo dziecko idzie na części. Widać, panowie się rozkręcają. Zapraszam do kasy. Niecierpliwością czekam na efekty. Jutro będzie po sprawie. Byłeś dzielny jak żołnierz. Twój tata czuwa nad tobą. Jest z ciebie dumny. Ignacy, pan cię odwiezie. Czy Dawid pokonał Goliata? Tak, pokonał. Wszystko w porządku? Tak. Siadaj, żołnierzu. Jedziesz do domu. A ty do żony. I znajdź sobie pracę. Thank you.
W nocy, kochany, nic ci nie jest. Jest wszystko w porządku, mamusiu. Nie wiem, jak mam panu dziękować. Najważniejsze, że chłopiec cały i zdrowy. Dziękuję. Dobra robota, poruczniku. Żołnierzu. Jesteś bohaterem. Mam dla ciebie kolejną robotę. Nie jestem zainteresowany. Umowa zrealizowana. Nie mamy o czym rozmawiać. Chyba się nie zrozumieliśmy. Tata! Maria! Co jest? Misiek, jest robota. Jest kasa do odrobienia. Co mam robić? Umiesz strzelać? Czysty! Mariska! A gdzie druga Bogdanie? Tatuś! W bagażniku. Pusto! Żołnierzu! Gdzie moja walizka? Gdzie te pieprzone pieniądze? Gdzie łeb tego sukinsyna? Na tylnym siedzeniu. Tylko fotelik. Za chwilę dostaniesz zaproszenie na pogrzeb swojej córki i jej dziecka.
Stój! Nie ubijają! Uciskaj, to przeżyjesz. Dobijamy ich, czy jak? Piąte, nie zabijaj. Paczka dla pana. Dziękuję. Dobrego dnia. Szczęść Boże. Daj Boże. Poznaję pana. Cała przyjemność po mojej stronie. Tym razem do sądu. Dzieje się. Tam bez maseczki też pana nie wpuszczą. Widzę, że jest pan na bieżąco. Robią ludziom sieczkę z mózgu. To potrafią. Nie liczy się człowiek, tylko pieniądze. Grube pieniądze. Taki ich czarny interes. Czym mogę pomóc? Witaj, babciu. Dostałem zaproszenie na wesele naszej córki z osobą towarzyszącą. Mam ten sam problem.